Fundacji jakby kontynuujemy działalność nieformalnej grupy ludzi, która działała na tym terenie od ponad 2 lat. Jakby my się zebraliśmy ze sobą, znaczy doszło do tego, że zaczęliśmy ze sobą współpracować przy okazji konfliktów społecznych związanych z planowaną budową elektrowni wiatrowych na tym terenie. No i potem się tak złożyło, że jakby elektrownie wiatrowe to była sprawa, która zainicjowała jakby powstanie tej grupy ludzi, natomiast potem się okazało, że jest wiele innych spraw na terenie naszego powiatu, które idą źle. Są to sprawy związane z niegospodarnością samorządów, z niekontrolowanym zadłużaniem gmin, z prześladowaniem mieszkańców, którzy przez urzędników, którzy próbują w jakikolwiek sposób wyrazić odrębne zdanie w stosunku do tego, co sądzą urzędnicy. Są jakby dwie podstawy naszej działalności. Pierwsza to jest wybieranie wszelkich możliwych dokumentów, które nas interesują ze wszystkich urzędów i kontrolowanie ich. A jakby drugi trzon tej działalności to jest kampania informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy. Wydajemy czasopismo, które jest dostarczone przez Pocztę Polską do każdego gospodarstwa domowego na terenie powiatu. Ponieważ u nas na Sajnieńszczyźnie występuje duża mniejszość litewska, w mojej gminie, ja jako Polak jestem na przykład mniejszością narodową, to czasopismo, które wydajemy, jest dwujęzyczne, jest wydawane i po polsku, i po litewsku. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 lat uda się definitywnie zamknąć temat wiatraków na Sajnieńszczyźnie i zakończyć konflikty społeczne wokół tych spraw. Po uczestnictwie w tym szkoleniu, w tym cyklu szkoleń w zasadzie, ja najbardziej oczekuję tego, że jakby poznam innych ludzi, którzy zajmują się tym samym, co ja się zajmuję, tak żebyśmy mogli się jakoś zacząć wspierać.